Zapraszamy dziś Was na wycieczkę do zamków Orlich Gniazd położonych w okolicach Krakowa. Opowiemy Wam, co wspólnego z alchemią i morderstwami miał zamek Pieskowa Skała, co łączy zamek w Koszkwi z cesarzami rzymskimi i jaka kara czekała średniowieczne kobiety za oddawanie się nieprzystojnym praktykom. Zapraszamy. Zamek Pieskowa Skała zbudowano za czasów Kazimierza Wielkiego, choć pierwsze wzmianki o grodzie obronnym pochodzą już z czasów Władysława Łokietka. W 1377 roku Ludwik Węgierski nadał zamek rodzinie Szafrańców, której był siedzibą do roku 1608. W tym czasie został rozbudowany i stał się typową renesansową siedzibą magnacką. W roku 1640 zamek stał się własnością Michała Zebrzydowskiego, który go ufortyfikował. W 1718 roku pożar zniszczył budowlę, która została odbudowana 60 lat później przez Hieronima Wielopolskiego. W drugiej połowie XIX wieku był własnością Mieroszewskich i to oni odremontowali go po kolejnym pożarze w 1850. Po 1905 roku zamek wykupiono w celu zorganizowania pensjonatu. Dopiero po II wojnie światowej w latach 1948-1964 przywrócono mu wygląd z czasów największej świetności i udostępniono turystom. Nazwa zamku wywodzi się wbrew obecnemu znaczeniu tego słowa od zdrobnienia imienia Piotr, które w średniowieczu brzmiało pieś lub pieszko. Wnuk Piotra Szafrańca, Piotr III, według legend parał się czarną magią. Jego pasją były próby uzyskania złota ze zwykłych metali. Miał też na sumieniu wiele morderstw. Sprowadzał do zamku kupców, urządzał dla nich uczty, a gdy ci udawali się na spoczynek, wpadali przez zapadnie i ginęli na skałach. Warownia w Pieskowej Skale zawsze wzbudzała podziw pisarzy, poetów i podróżników. Wspaniała architektura, piękne położenie w Dolinie Prądnika inspirowały i pobudzały wyobraźnię. Obecnie zamek jest oddziałem Muzeum na Wawelu. Wstęp na dziedziniec zamkowy jest bezpłatny. Możemy tam obejrzeć architekturę i piękny ogród zamkowy oraz wejść na taras widokowy znajdujący się w jednym z bastionów. To co najciekawsze, znajduje się jednak w części biletowanej. Piękny, dwupiętrowy, arkadowy dziedziniec zamku renesansowego, wzorowany na wawelskim, otoczony jest krużgankami z wysuniętą lodzią. Widać na nich 21 maszkaronów, czyli stylizowanych twarzy ludzkich i zwierzęcych. Znajduje się tu też głęboka na 40 metrów studnia. W komnatach zamkowych utworzono Muzeum Wnętrz. Burzliwe dzieje Pieskowej Skały sprawiły, że na zamku nie zachowały się historyczne wnętrza, a zbiory uległy rozproszeniu. Wszystkie prezentowane na wystawie obiekty pochodzą więc ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Pieskowa Skała jest jednym z najpiękniejszych zamków na szlaku Orlich Gniazd. Odrestaurowany z pietyzmem, przepięknie położony, z bardzo ciekawą i cenną ekspozycją,
jest obowiązkowym punktem programu na Jurze i pewnie dlatego jest tak oblegany przez turystów. Mimo to warto go zobaczyć. Otoczony parkiem XIV-wieczny zamek w Koszkwi niegdyś spełniał rolę warowni rycerskiej i wchodził w skład Orlich Gniazd. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i kilkukrotnie był przebudowywany. Ze względu na pogarszający się stan średniowiecznej budowli w XIX wieku właściciele przenieśli się do drewnianego dworu wybudowanego przy zamku. W kolejnych latach niezamieszkały zamek popadał w coraz większą ruinę. Pierwsze prace renowacyjne podjęto w latach 60. XX wieku. Ograniczyły się one jednak do wzmocnienia murów i odgruzowania wnętrza. Obecny właściciel przywraca powoli zamek do swojej dawnej świetności, przekształcając go w hotel. Wejście do zamku prowadzi przez bramę w południowej części muru. Na teren warowni można wejść w miarę swobodnie, choć oficjalnie nie jest on udostępniony do zwiedzania. Do oglądania nie ma za wiele. Warto jednak zwrócić uwagę na znajdujące się w gotycko-renesansowej części sale bankietowe, stanowiące oprawę dla imprez i konferencji. W pierwszej połowie XVII stulecia znaleziono w Koszkwi wielki skarb, składający się z 800 monet rzymskich, pochodzących z okresu od Nerona do Commodusa. Monety te przetopiono w piękny kufel, a 188 najlepiej zachowanych wtopiono w naczynie, należące obecnie do eksponatów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pomimo, iż we wnętrzach nie ma wiekowych zabytków, jest to miejsce, które ma swój niepowtarzalny klimat. Warto tu zajrzeć chociaż na chwilę i obejrzeć ten niewielki, rycerski zamek. Na górze zamkowej w miejscowości Rudno wznoszą się okazałe, jedne z największych na Jurze, ruiny zamku Tenczyn, który od czasów średniowiecza po XVII stulecie stanowił gniazdo rodowe Tenczyński. Twórcą gotyckiego zamku był Jędrzej Tenczyński. Zbudował on fragment zamku górnego, stojącego na najwyższej części wzgórza. W XV wieku Tenczyńscy rozbudowali zamek, a w XVI wieku przebudowano go w stylu renesansowym i niedługo potem umocniono dolną część fortyfikacjami. Niestety w 1656 roku zamek spalili Szwedzi, a na dodatek ród Tenczyńskich począł wymierać. Co prawda jeszcze rodzina Lubomirskich próbowała go odbudować po potopie, ale po pożarze w 1748 roku warownia została opuszczona i poczęła popadać w ruinę. O dużym znaczeniu zamku i zaufaniu do jego możliwości obronnych może świadczyć fakt, iż po bitwie pod Grunwaldem najważniejszych jeńców krzyżackich trzymano właśnie w Tenczynie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia jedną z bastei zamkowych nazwano Grunwaldzką. Nazwa jednej z zamkowych baszt Dorotka
pochodzi podobno od faktu więzienia w niej aż do śmierci Doroty Tęczyńskiej za to, że oddawała się nieprzystojnym praktykom. Dziś zamek Tęczyn pozostaje pod opieką gminy Krzeszowice. Od lipca 2016 roku w sezonie jest udostępniany dla zwiedzających. Trasa zwiedzania prowadzi przez Basteję Wjazdową, Korytarz Obronny, Przedbramie, Wieżę Nawojową, Dziedziniec i Mur Obronny Zamku Górnego. Zwiedzanie obejmuje także wejście na wieżę i barbakan, skąd rozpościera się przepiękny widok na resztę zamku i całą okolicę. Zamki, które dziś oglądaliście, stanowią kolejne uratowane przed zniszczeniem obiekty na Jurze. Coraz więcej ruin zyskuje właściciela bądź opiekuna i powstają z totalnej ruiny i zapomnienia, służąc turystom i miłośnikom historii. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie jedno pokolenie będzie mogło cieszyć wzrok tymi pięknymi i tajemniczymi zabytkami.